się Mandero, ja jestem DJ Mamona i witam was w świątecznej czapce, chociaż to jeszcze nie święta, z Flynnem i tym razem na sonicznej mapie. Można się przywitać. No siema. Także ja mam tutaj świąteczną czapkę, klimat jest iście sonikowy, bo tutaj nawet nie wiedziałam, że ktoś założył taką mapę, która będzie wyglądać jak mapa z Sonic the Hedgehog. Ale... No też nie wiedziałem. Ja w sumie to wziąłem tak... Szukałem map tak sobie z nudów dzisiaj i kurde... Aha, bo to się tak leci. Przez przypadek na tą mapę trafiłem. O. Także no od razu możesz ocenić, czy to ma cokolwiek wspólnego z Sonikiem, bo... No, mi ciężko znaleźć jakiekolwiek podobieństwa. No trochę ma, bo widać, że niektóre kwiaty bardzo przypominają starego Sonika. Aha. Szczególnie ten kwiat, co tutaj stoi. No i podłoże mapy. Czyli ogólnie... Rozumiem. Jak wyglądają te trawiaste tereny... Dżungla. I widzę, że to bardziej było robione na bazie też tych map, jak co była ta platformówka z Sonikiem. Mhm. Potem się taka sama platformówka pojawiła w Sonic Generations, ale to krótko. To już jest tam nowe 2011. I to było z okazji 20-lecia gry. Mhm. No słuchaj, no to fajnie wiedzieć. No. No nie. Kurde, no trafią zawsze za mocno. O. I teraz gdzie tutaj? Aha, tu w dół. Jak widzę. Tutaj w dół. O, i widzę, że te... tutaj krążki, to chyba przypominają te... Pierścienie. Te pierścienie, co się właśnie zbierało. Mhm. O, poczekaj. Właśnie chyba jestem. Dobra, żeby tylko teraz trafić. O. No i się udało. No. Kurde, szkoda, że tych pierścieni nie można zebrać. Aj, kurde. Prawie by się udał skrót. Bo ja przyznam się szczerze, trochę grałem w tą mapę i znam trochę skrótów. No widzisz, ja jeszcze nie za bardzo. No chyba widzę... Aha, tu jest spadek, dobra. Tu jest. I tu się leci, dobra. Ale się długo leci. Dobra, jestem. A jak wylądowałam ładnie. Kurde,
Minimalnie jeszcze, jakbym to zrobił, to by było dobrze. Ło! No i nie mogłem tak od razu zrobić, no. Raczej nie. Aha, teraz widzę, że mamy się kierować w dół. Dobra. A, bo ja tędy to nie... Nie, chwila. Nie, poczekaj. Teraz wylądowałam za mocno. Mhm. No teraz chyba tu trzeba. Tak, w dół. Ale prawie. A, bo ty już w dołku, a ja kombinuję jak mogę ze skrótami. A tak z ciekawości, to gdzie tutaj się? Już ci zaraz. No tu gdzie, o właśnie, prawie było. O, jest. Tak w ogóle jak ci dzień minął, bo wiem, że to nie Trackmania, ale tak pytam, żeby troszeczkę podkręcić atmosferę. No dobrze. Jakoś dobrze poszło. Tam nie wiem, co tutaj powiedzieć, ale no szczęśliwie dzień mija, więc... No to jak szczęśliwie dzień mija, to dobrze. Mój dzień... No to taka trochę codzienna rutyna, dalsze przechodzenie GTA 5. Mam nadzieję, że skończę jak najszybciej, bo... No nie będę ściemniał, że to nie jest mój ulubiony tytuł, a... No jak zacząłem fabułę, to wolę ją skończyć. O, chyba mamy remis. Aha, tu się leci. Tutaj na fulla będziesz mieć hole-in-one'a. No, to niezły mi hole-in-one. Jak? No, na fulla zrobiłam. I mnie chyba zatrzymało. I widzę, że tutaj jest. Tak. O, i to jest ten punkt z tym pierścieniem, co zawsze jest z tym. Jak się chce zdobyć dodatkowe 10 pierścieni, żeby przeżyć. Aha. No proszę. A jeszcze raz przypomnij, z jakiej to gry są te mapy? Sonic the Hedgehog. Ale to rocznik 91, 93. Tylko Sonic the Hedgehog, tak? Mhm. Nie było jakichś tam... Nie. Bo wiem, że powstało kilka platformówek, dlatego pytam, żeby mieć pewność. Tu. A się próbuję tak skoczyć, żeby tu w tą trafić, ale chyba nie trafię. Dobrze, jak trochę zmniejszymy. O, prawie.
Musisz troszeczkę zwiększyć moc i w tym samym kierunku. O, dobra. Jest. 11, ale jest. No i git. Te spirale są najlepsze. O, spadłam gdzieś. Aha, tu jest jeszcze drugi dołek. No proszę. A bo faktycznie tam na dole jeszcze był dołek. No, jak ten, kto nie mógł z góry, no to z dołu. A ja do tego na górze. Aj. Aha, bo mi tu o ścianę to odbija. Ja czekam już przy dołku. Okej, ja właśnie zjeżdżam dopiero. A zjeżdżasz dopiero. O, dobra, zjechałam. Dobra, a co tutaj? Bo to mnie zastanawia. O, też zjeżdżalnia. Jak No. super. Tylko w pewnym momencie, jak by się kurde wzięło. Aha. Sysysuj. Kurde. Dalej nie poleci. Kurde. Aż by było w jednym prawie. Nie, bo było jedno miejsce, gdzie można było to w jednym zrobić. No Oj, sorry. dobra, dobra, Spróbuję cię prawie. wbić. Nie, to raczej się nie da. O, prawie. A tak to stracisz sobie te punkty. Dupa tam z punktami. Czekaj, prawie było. Nie no, jaja se robię. Dobra, i tak prowadzę to, co ja mam do stracenia. O, tu mogę sobie nawet lekko skrócić, ale chyba wylecę poza mapę. To może nie tak na fulla. Aj, nie, niepotrzebnie skoczyłem. Dobra. A bo tu kilka dołków jest. Chyba ten. Dobra. Nie! Prawie. A, bo tu można jeszcze. A! Jak do tamtego się nie trafi od góry, to można próbować od dołu. Dobra, jestem powoli. O.
Teraz chyba tu trzeba wybrać dobry. Spróbujmy. Chyba nie, ten się nie uda. Gdyby się dobrze to ogarnęło, dałoby się w jednym. A tak to we dwóch. No ja mam chyba we czterech, bo... Po prostu sobie skocz. Nie, w tą stronę skoczyłam. Dobra. Teraz lecimy tu. Ale spróbuję sobie... O, teraz chyba tu trzeba... Nie pierdziel, że kurde tak daleko jest dołek. Znaczy ja chyba znalazłam możliwy... Aha. Za mocno się odbiłam i... A nie, momento. Bo tu się można od galaretki odbić, ale... Tak, właśnie od galaretki ja się odbiłem i kurde. Dobra. Mam we dwóch. Ja prawie bym miała jeden, gdyby tam nie te galaretki wredne. Ale chyba wiem, co one mają symbolizować. To ja pokażę na odcinku. Co? Że wiem, co te galaretki mają chyba symbolizować. Co takiego? Że jak masz w mapie z Sonikiem, chcesz skoczyć, to masz taką platformę, która jest do tego stworzona. Do skoku. A. Ona przypomina jakby taki, jakby taką górę od piłki, takiej dla dzieci. A, widzisz. Ale taką piłkę, taką No z tenisową, gwiazdką, czy? nie, z gwiazdką taką, że na czubku ma gwiazdkę. A, na czubku gwiazdkę. A, no to nie wiem. No jedyne, co mi się z gwiazdką kojarzy, to jak zbierasz ten item w Mario Brosie, żeby być przez chwilę No to też, bo to trochę potężnym taki... Mario i rozpieprzać właśnie te potworki. No to właśnie też, nie? Bo trochę tam oni rywalizowali ze sobą, nie? Kurde, ale kiedyś to było, kurde. Kiedyś to robili gry, a teraz to tak. Znaczy o niektórych tytułach nie powiem źle, nie? Ale jeżeli chodzi o na przykład o remake'i albo coś, to już jest. Znaczy jeden remake chyba im wyszedł, to było Resident Evil, ale... Tylko tak według mojej opinii. Aha, tu chyba można się przeteleportować. Jeden remake wyszedł, tak? No. To wiesz co? Powiedz mi, kiedykolwiek grałeś w Mafię Jedynkę? Nie, nie gram. A widzisz. Bo ja grałem troszeczkę w Mafię Jedynkę. O, skończyła się plansza. I proszę ja ciebie, grałem w remake i po O. prostu petarda. O. Jeszcze jedną planszę robimy, czy... Tak, ja robię przerwę i zaraz wrócimy. No, jesteśmy w naszym tym przygotowującym, także no w sensie już po przerwie. A właśnie też miałam tą mapę w proponowanych. No bo to jest z proponowanych. Ale dziwna trochę. A, bo można by było tu skoczyć, ale chyba się nie uda. Tak, i tutaj trzeba uważać, bo jak skoczysz za mocno, to cię cofnie do tego.
mnie w kosmos wyrzuca na razie. No a wracając, to po prostu grałem w Mafię 1 remake i gorąco polecam, bo naprawdę świetny tytuł i bawiłem się przed nią. Mhm. Nie! Kurde, tam. Także jeśli pytasz, jakie remake'i wyszły naprawdę świetne, no to... O, jest, dobra. Chyba coś się uda. No, wbij się tam. O, leć, leć, leć. No, jest. Może nie wynikło w takim, jakim chciałam, ale... O, trochę klatki spadły. Aha. Jak klatki spadły? No, mi normalnie spadły. Co? No. A, bo tutaj też można od dołu wziąć. No i cię tu przeniesie w takie jakby... Ale kosmos, wow. Labirynt normalnie. O, kurde. A to co, do czego to służy? Aha, tutaj przy... Ale jaja. To niezłe przeniesienie. No, że tu są portale, które cię przenoszą na zupełnie inne rejony mapy. No tak, no w tej mapie tak właśnie jest. No to na przykład jak chcesz wpaść do dołka, no to musisz wybrać któryś z portali. Dobra, mam nadzieję, że tutaj trafię do dołka. Myślę, że tak, powinno. Powinno być dobrze. Aha. Albo jeszcze nie. No mówiłam ci, że to jest pokręcone. Ło! Uważaj tylko, żebyś nie wpadł. No właśnie. No właśnie, muszę kurde tu uważać, nie? To tak lekko i spróbuj. O, żeby cię uniosło. I teraz. W szczęściu. Mhm. Aha, tu można znaleźć sobie jakiś dołek, w którym będzie portal. U, ja cię. No to ja poleciałem w środkowy. Ja chyba też. I chyba lecimy w tym samym miejscu. O! Ale jaja! No to nam się hole in one akurat pięknie udało. Dobra, tutaj... Co nam to jest dane? Spróbujmy, ale chyba to nas przeniesie... A, to w to przeniesie mnie, gdzie byłam. Czyli lepiej... I tam są, jeżeli będziesz ze mną, to... Aha, to mnie jeszcze przeniosło. Ja właśnie no jeszcze ja lecę. Skorzystałem z tamtego dołka jeszcze na tamtej planszy. Mhm. Bo powiedz mi... wpadłeś w dziurę, nie? Mhm. A, widzisz, no i to właśnie to, nie? No. Jestem na tej samej pozycji, co byłam. Aha. No i szczęście mnie chyba opuściło. A nie. Kurde. No troszeczkę za mocno. I teraz chyba mnie odbiło. W ogóle tak jak już wspomnień czar tutaj na tym co no
To widziałem dzisiaj, bo subuję taki kanał, gdzie gość wrzuca jakieś stare reklamy, stare te. No to ja poszłam po całości. No i kurde. Czekaj, spróbujemy do tego kosza, czy nas przeniesie. Nostalgia mnie wzięła. O. Kurde, prawie. Bo nie wiem, czy ten kosz nas gdzieś przeniesie, albo po prostu to nie jest taki kosz ozdobny. A nie! To jest już dołek! Co? No, że mogłeś hole-in-one'a zrobić. Naprawdę? No, na samym starcie był ten, do koszykówki. Spróbujmy tak delikatnie. Wpadnie. O, tu jest jakieś, aha, więzienne. O. Nie wiem, czy do tego nie trafić. A nie, bo to jest woba. Ej, bo to losowe mapy się chyba trafiają tutaj, jak ten. Ja mam taki z choinką i prezentami. O, a ja mam więzienie. A faktycznie widzę. Ale dziadki do orzechów. Ale ten, a dół wielki. No wielki, to prawda. Gdzie teraz? Aha, tu chyba. Ale w ogóle to, jak tak widziałem tą choinkę, te prezenty, to uświadomiłem sobie teraz, że czas naprawdę szybko leci, bo mamy już wrzesień. I przeraża mnie myśl, że za niedługo znowu święta będą. No, już u mnie w sklepach znicze się pojawiają, także... Pomimo, że wrzesień. Znicze? No. A to ja z kolei słyszałem, że u kogoś w sklepie już świąteczne ozdoby są. O kurde. Aha, tu trzeba chyba... Lekko. Ale fajne, jakie ściany. Jak je dotkniesz, to one tak odbijają lekko. Więc nie musisz wtedy stanąć przy ścianie. Ja trafiłem chyba na inny dołek, wiesz. A widzę faktycznie. Aha, nie mogę. Dziwny dołek. A czemu ja cały czas lecę i... Patrz, że u mnie jest tak, że lecę i lecę, nie? Co to jest? Aha, ale ładne. Ej, nie widziałam takich skrzydeł. Ej, ja też pierwsze widzę takie skrzydełka. Czekaj, może spróbuję. A nie. Ja jestem na jednym z środkowych. Ej, trafiam do nieba. Przez chwilę trafiłem do nieba, nie? O, jest, dobra. Okej, i teraz lecę, bo chcę. I chyba lecę, o. Ale się dostałam.
O, i chyba jestem na tej samej mapie, co ty byłeś. Tylko gdzie Tak, teraz... i tutaj musi być jakiś złoty środek na to. Poczekaj, ja muszę to... Nie wiem, czy ta... Dobra, ja spróbuję tu, bo nie wiem... Trochę się bałam tego... A tu można trafić. Kurde, no i spadłem, no. Ajajajajajajaj. O, ja jestem przy tym koszu. No. A ja nie wiem, gdzie jestem. A, zaraz się dowiesz. Byle żeby... Przy dołku. No, trochę tak... Aha. O, i teraz trafisz. To ja cały czas mogłem tak spaść i nie kombinować, no. Mhm. Fajnie. Aha, poleciałam za daleko. Byłoby hole in one pewnie. No, pewnie by było. Albo nie. No, byłoby Hollywood, bo to był jednak... Teraz chyba... Ej, to nie jest ten sam dołek? Chyba to jest ten sam. Nie, to nie jest ten sam. Co to jest za... Nie. Jesteśmy w niebie. We're in heaven. No i ja już do dołka lecę. Aha, a ja poleciałam. Lecę, bo chcę, robię. No i też do dołka lecisz. Mhm. Tylko źle wpierw zrobiłam, nie? To znaczy jak? Że mnie tak odbijało, że... nie mogłam trafić. O. No to można... tymi spróbować i chyba lepiej środkowym. Bo to chyba środkowy był dobry. Tak, bo to od razu się leci. Ja nawet nie wiem, jakim sposobem ty próbujesz, ale widzę, że w dwóch. Mhm. Najlepiej będzie... O, jednak. I hole in one, dziękuję. A nawet nie planowałam, nie? Ale to w dołek od tartasu ten? No. O, proszę, no to tutaj też chyba losowe mapy. Mhm. Chyba wiem, jak tu... Spróbujemy do tego portalu i chyba się uda w dwóch. O. Ja spróbuję do kosza. No, też dobrze. Teraz spróbujmy tym. I chyba podleci się do jakiejś mapy, nie wiem. Bo ja na razie lecę. Ja też lecę i widzę pełno much. Aha, odbiło mnie tu i... Chyba trafię!
Odbiło mnie. Aha. Chyba jednak będzie Venom. Bo tu można w ten dołek właśnie trafić i on chyba przenosi. Tak. No jest Venom. Co? No. A ciebie przeniósł gdzie indziej? O kurde. O, może się coś... Co? Aha, czyli to jest ten, pułapka. Jednak. Czyli musisz chyba mocniej. Albo od tej strony. Tak, od tej strony i... Dołek. Będzie gitara. No i ostatnia rundka nam została. Ożesz kurde. Który portal teraz? Właśnie się zastanawiam. Tu jest 25, 50. Chyba widzę, w turkusowy spróbujmy, ale nie wiem, czy mi się uda. Mnie bardziej przekonuje różowy, bo jest heaven. Mhm. A właśnie nie trafiłam w ten dołek, co trzeba, ale... Jestem w niebie. Dobra, jest panna. No i ja już trafiłem. No ja też. No, czyli no i można... koniec. Tak. Można zakończyć odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanko. Komentujcie, subujcie. No i wiadomo, ważne, że jest zabawa, także trzymajcie się cieplutko i cześć. Nie żeby coś, ale Cię przerwało jak ten. Aha. Ale tak, na razie, na razie.